A, może przy okazji wezmę rogi. Świetnie, są naszykowane, pójdę po nie. No, jak tam w szkole, Florentynko? Akurat ferie. A dobre masz oceny? Wiesz, piąta klasa to nie przelewki. Jestem już w szóstej. Ha, jak ten czas leci. No. Socha, a może byśmy tak wrócili do siebie, co? Słucham? Tworzymy taką piękną rodzinę, zobacz. Florentynko, chciałabyś, żeby tata drugi raz się ożenił z mamą? Mama już ma męża, tato. Mhm. Ubiliście sobie gniazdko w moim domu. Przepraszam? Gniazdko w twoim domu? Już dawno cię z Kubą spłaciliśmy, to jest nasz dom. No jasne, spłaciliście, żeby ubić sobie gniazdko. Jezus. O, dzięki. Widzę, że rury wymieniają, czas najwyższy. No, to skoro mamy iść, to chodźmy. Do widzenia. Chodź, Krzeszko, chodź. I to się tak będzie wlec. Tyle lat po rozwodzie on przychodzi, jak gdyby nigdy nic, jakby nas coś łączyło. No bo łączy. Niby co? Florka. Tato, muszę ci coś ważnego powiedzieć. Czekaj, córcia, tylko zobaczę, czy mi rury dobrze kładą, wiesz? Strasznie cię przepraszam za to moje poprzednie życie, że się wcześniej nie spotkaliśmy, że Florka nie jest twoją córką, że muszę ją dzielić z tym jej byłym ojcem. A myślisz, że ta nasza tak zwana prawdziwa córka byłaby fajniejsza? No, to skoro mieszkam z Kubą i on mnie wychowuje, to chciałabym mieć na nazwisko Albrecht Radecka. Ale córcia, wbijasz tatusiowi nóż w serce. Przecież ja też się wychowuję. Darek jest tutaj postacią negatywną w jakimś sensie, prawda? W oczach swojej żony Zosi. Bardzo negatywną. Ale ja sobie myślę tak, że on też ma jakieś cechy, za które moglibyśmy ewentualnie go mieć szansę polubić. Popełnia oczywiście błędy, ale ma specyficzne poczucie humoru i jakoś gdzieś na swój sposób kocha swoją żonę, mimo tych błędów, które popełnia. Więc oczywiście jest to dla niego gigantyczny wstrząs, kiedy się okazuje, że staje się to, co nie chce zdradzać tutaj tej fabuły, ale że staje się, że on ponosi w jakimś sensie porażkę, prawda? Zawsze się staram, żeby postaci, które gram, nie były jednoznaczne, po prostu, żeby miały jakieś odbicie. I taka była szansa w tym scenariuszu. Ta postać jest tak napisana, że dawała szansę, żeby jednak widz, mimo tego, że jest to postać, no, nie do końca pozytywna, żeby widz tę postać miał szansę polubić. Paliłeś papierosy? Skąd ty tu się wziąłeś? Co to za pies? Po co mnie budzisz? Co się tak drzesz? Co ty tu robisz? Spieprzaj stąd! Jaki spieprzaj? Kuba, co tu się wyrabia? Jaki Kuba? Jezus, to sen! Co ty robisz w moim łóżku? Co ja robię w twoim łóżku? Jestem twoim mężem! Jaki Kuba w ogóle? Czy ty czegoś przede mną nie ukrywasz? To sen, jak na lotnisku. Spać, spać! A, to sen. Dobrze. A może byśmy tak się troszeczkę pokochali, co? Pogadamy jutro? Bo w momencie, kiedy jest nam dobrze w związku i zaczynamy, mówię na kanwie filmu i przenosimy się w czasie, czyli sięgamy do tej zaprzeszłości, no to faktycznie co nas tam spotyka? Wielkie nieporozumienie, miłość, która jest, z którą jestem obecnie, tam mnie nie chce, tam mnie nie poznaje, czyli po prostu ewidentnie często spotykamy się nie w tym momencie życia, nie w tym miejscu, nie o tej porze. Ty na uniwerek nie idziesz? Hej! Uniwerek? Nie, zrobię sobie wolne. A, wolne. Dobrze, bardzo dobrze. Chcesz się przygotować na jej przyjęcie? To bardzo dobrze. Przed chwilą przyjęcie muszę zebrać myśli. To ty se zbieraj. A ja pójdę zarabiać na to, żebyś ty mogła czasami nie chodzić do pracy i sobie zbierać myśli. Zadzwoń jakby co. Co, jakby co? Po prostu zadzwoń. Na komórkę? Na komórkę, wiesz co? Może moje biuro nie jest wzorem schludności, ale obyłoby się bez szyderstwa. Bardzo realistyczny koszmar. Towarzyszyła mi taka refleksja, że bardzo szybko zapominamy, prawda, te czasy,
że zapomnieliśmy, że myśmy to jakoś, przynajmniej w tym takim, te takie atrybuty zewnętrzne wyrzuciliśmy jakoś, wyparliśmy z siebie, prawda? Bo w głowach pewnie ciągle mamy jeszcze tamte czasy, natomiast inaczej się ubieramy, wszystko jest w sklepach i tak dalej, no mówię o takich sytuacjach. To była taka główna refleksja, że tak łatwo właśnie, że tak łatwo zapomnieliśmy o tym i że czasami jesteśmy skłonni nie doceniać tego, co jest, że mamy taką tendencję do narzekania, że mogło być jeszcze lepiej, że jeszcze lepiej, ale gdybyśmy mieli w świadomości to, jak było te 20 lat temu, no to może by nam się łatwiej żyło, przynajmniej niektórym. A druga rzecz, no to no wiadomo, no, jak się na to dzisiaj patrzy, to wszystko śmiesznie bardzo było, prawda? No. Te ciuchy, te ubrania, no, te problemy ówczesne z takim życiem codziennym, prawda? To dzisiaj jest po prostu jakiś kosmos. Ale no, dobrze, że tak jest, jak jest. Nie wróciłbym tam. Dla mnie PRL kojarzy się z przerywanymi zabawami, ponieważ musiałem iść do jakiejś kolejki, żeby była dodatkowa butelka mleka czy coś takiego, czy tłumaczeniami rodziców, dlaczego nie wolno mi zrobić tylko czerwonej flagi na 1 maja, mam zrobić biało-czerwoną i tak dalej. Więc ja to jednak odbieram jako z perspektywy dziecka. Ja sporo rozumiałem przez moich rodziców, którzy dosyć wcześnie mnie starali oświecić, jeśli chodzi o to, co się dzieje. Natomiast to nie jest tak. Ja się cieszę, że już jest ten moment, że my możemy się śmiać z PRL, ponieważ to oznacza, że jesteśmy tak daleko, że już możemy pewien dystans do tego wszystkiego, co złego było, że możemy nabrać pewnego dystansu. Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo sam niewiele mam. Nie mogę dać wiele ci, mogę dać wiele ci. Nadgryziony wdzięk pustej szklanki brzeg, niespełniony itp. Zaleczony lęk, weź to ten. Lubię patrzeć w ogień. Kocham cię, Zocha. Ja też cię kocham. Lubię patrzeć w ogień. Kocham cię, Zocha. A ja ciebie nie kocham. Pewnie nie starczyło talentu, żeby ją napisać lepiej, tą część romantyczną. Ona jest, ja widzę, że troszkę jest za słodka, jak teraz tak na to patrzę, ale z drugiej strony, może trochę za długa, ale z drugiej strony wydawało mi się, że muszę pokazać kawałek tego ich życia wcześniej, żeby wiadomo było, do czego Zosia tęskni. No i dlatego, no, jakbym pokazał 10 w 5 minutach jakieś kilka scen, to by mogło być za małe i za zdawkowe. No tak mi się wydawało. Znaczy jestem pewien, że tak by było. I no tak, to są dwa filmy. Dlatego film jest troszkę dłuższy niż normalnie, bo prawie 2 godziny. Z tym, że te 20 minut współczesności, współczesność na 20 minut, a PRL 80 minut. Ja w ogóle nie myślę o tym, żeby się przypodobać, czy zrobić film dla zagranicy, bo tego nie potrafię. Ej! No, wiesz co, chyba przesadzasz. Nie było cię 3 dni, ani nie zadzwoniłaś, ja się denerwuję. Ciebie miało nie być. A to co, ma zniknąć? Byłoby najlepiej. Wiesz co, chyba musimy porozmawiać, wiesz, tu masz jakiś problem chyba. Coś ci się nie podoba u mnie? Pomyślmy. To, że palisz w łóżku, że nie dotrzymujesz słowa, że nie liczysz się z moim zdaniem, że nie zachowujesz się jak mój przyjaciel, tylko właściciel, wymieniać dalej. Wiesz co, jestem porządnym, powszechnie szanowanym i cenionym człowiekiem. A te twoje humory robią się coraz bardziej irytujące. Gdybyś trafiła na mniej tolerancyjnego faceta... A gdybym trafiła na bardziej, to nie byłoby, jak to nazwasz, humoru. Wątpię, czy są bardziej ode mnie tolerancyjni mężowie. Czy ja cię jakoś ograniczam? Robisz, co chcesz.
Wszystko, czego w zamian wymagam, to odrobiny szacunku. I tego już dla ciebie nie mam, Darek. A dlaczego? Bo nie mam. Wiesz co? To ty masz problem. I zdaje się, że poważniejszy problem, niż ci się wydaje. Wiesz, idź się lecz, wiesz, do psychiatry się lecz na głowę.